dzisiejsze nasze spotkanie wynika z informacji, jaką pozyskaliśmy w zeszłym tygodniu, że pan prezydent miasta Janusz Kubicki złożył do Ministerstwa Dziedzictwa złożył wniosek o wypisanie byłej tłoczni win z rejestru zabytków. Stoimy tutaj przed całym kompleksem budynków, który był przed wojną w Grünbergu tak naprawdę drugim co do wielkości i ważności pod względem wytwarzania wina w mieście Zielona Góra, drugim po tych zabudowaniach, które są na Moniuszki, które przeszły w prywatne ręce. Powstał w drugiej połowie XIX wieku. W 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Dzisiaj mamy sytuację taką, że od 15 lat budynek należący do miasta, jeden z 13 zabytków, jakie ma w swoim posiadaniu miasto Zielona Góra, od 15 lat jest pusty, nic się tutaj nie dzieje, nie jest też zabezpieczany w porę, ponieważ około roku temu w dachu powstała olbrzymia dziura, która spowodowała jeszcze większe spustoszenie, które niż wydarzyło się przez ostatnie, nie wiem, tam 13 lat. W połowie, to znaczy pod koniec maja chyba, złożyliśmy do budżetu obywatelskiego jako ruch miejski taki pomysł, żeby te mieszkańcy zdecydowali o tym, czy należy wyremontować tutaj ten dach tłoczni. Niestety dowiedzieliśmy się niedawno, że mimo tego, że my do budżetu obywatelskiego złożyliśmy taki wniosek, to po tym naszym wniosku prezydent miasta właśnie zawnioskował do ministerstwa o wypisanie go z rejestru zabytków. Jest to dla nas zupełnie niezrozumiała sytuacja.